Do oglądania zaprasza pasaż handlowy Pełnia Zdrowia Online. Kupuj z kodem rabatowym PZ1. Słuchajcie, jest godzina 19, to żeby tak troszeczkę zacząć, dopóki tam się jeszcze inni będą włączać, to może tak parę rzeczy powiem. Poza tym, no, że przed chwilą miałem potężną awarię, grady, burze i tak dalej, i bez prądu myślałem, że to już nie dojdzie do skutku, ale na razie jest cisza, ale chmura, jak widziałem na mapce, idzie nadchodzi na Śląsk. Warszawa też, jak Kasia mówiła, już przeszło, więc też wysyłamy tam do was, bo to w górę idzie. Natomiast słuchajcie, z takich wydarzeń, które są w najbliższym czasie, to w niedzielę jest Wagnerówka Święto Rolnika. Kto ma czas, to się może wybrać. Też ogłosiliśmy na Pełni Zdrowia, są zapisy już do spływu kajakowego 2 lipca w Rudach Raciborskich. Fajna impreza, to że z którejś z zjazd całej Polski się zjeżdżają Pełni Zdrowia kajakarze z różnych krainów. Ale to jest fajna ekipa, bo to często na tych konferencjach jest tak bardzo naukowo, a tam jest tylko integracyjnie. Także jak ktoś ma czas, to polecam. Polecam, żebyście, jak nie zapisaliście się jeszcze do grupy Pełnia Zdrowia, kalendarz wydarzeń Pełni Zdrowia, to dobrze, abyście się zapisali i żebyście pozapraszali znajomych, bo ten kalendarz ma, tam są tylko informacje o wydarzeniach. Tam nie ma nic innego, tylko albo zdjęcia z imprezy jakiejś, albo zaproszenie na imprezę, żebyśmy mieli łatwo informować ludzi o tym, że gdzieś coś się dzieje koło was. Bo to często ten organizator ma problemy nawet z małą imprezą zebrać ludzi, a potem będziemy nie, a to było u nas, nie. A tu właśnie myślę takim kalendarzem, jak jeden drugiego będzie udostępniał, to będzie prosto. Kolejne takie potężne wydarzenie to w Gliwicach, czego ci lekarz nie powie, na arenie Gliwicach, tam gdzie kiedyś tam robiłem Pełnię Zdrowia z doktorem Ratem, z Jackiem Sawotą, z Hubertem Czerniakiem, doktor Niedźwiecki. W tej chwili wszystkie nasze gwiazdy tej medycyny takiej, która wyleczy, a nie leczy, więc warto też się wybrać. Czy Łukasz, coś jeszcze powinienem ogłosić? Takie... Powinienem coś jeszcze... Ja pewnie nasz gospodarz chce coś powiedzieć o lawendowym bazarze. Chyba, ja myślałem, właśnie, bo może teraz już zaprosić, albo na koniec, czy jak tam gospodarz? Chcesz zaprosić teraz, czy potem? Koniec zaproszę, żeby nie robić już zamieszania, niech pani po prostu zacznie. Dobra, słuchajcie, bo to skąd tu się wzięła Kasia? Ja tak lubię jak zapraszać osoby, które dobrze znam. A teraz się po raz pierwszy widzimy tak, i to nie tak jak ja lubię face to face, tylko niestety komputer. Ale Sylwia podarowała mi krzem. I żebym sobie przetestował. Sylwia Pogorzelska, tak? Nie. Właśnie mam zawsze problem z nazwiskiem. Kwiecień. Kwiecień, właśnie. Sylwia, no dobrze jesteś, jeszcze cię nie widać. No widać cię. Jak w związku z tym, żeby to zaprezentowała, żebym zobaczył, to ja sobie jeszcze kupiłem dodatkowo, bo tak jak jej zaufałem, że to będzie działało. I kupiłem sobie jeszcze parę, żeby wśród swoich znajomych sprzedać. No i ku mojemu zdziwieniu wszyscy byli tym tak zachwyceni, że zaczęli kupować, a ja zrozumiałem, że za mało wiem o krzemie. No i wtedy mi powiedziała tutaj Sylwia, że jest taka Kasia w Warszawie, która ponoć wszystko wie o krzemie. Czy to jest prawda? Nie, mówi, dzięki Bogu, jest wiele rzeczy do odkrycia. Że jeszcze niż odkrywała, ale mówisz, że na chwilę obecną jesteś tu liderem w tym wiedzy o krzemie i to, co ja już się dowiedziałem, to już mi tak jakby nie wiedziałem, że to wszystko może być związane z krzemem, tak? No, w związku z tym to zaproszenie, żeby rzeczywiście, żebyśmy się dowiedzieli, do czego nam jest ten krzem. Kasia Jarosz, naturopata, pracujący na co dzień w Warszawie, wszystkie biorezonanse i tak dalej. Może parę słów ty powiesz o sobie, bo czy co?
Tak? Powiedz, bo tam są takie trudne wyrazy, to ja mogę powiedzieć. To może zacznę od łatwych wyrazów. Słuchajcie, ja rzeczywiście, jeżeli chodzi o krzem, to nie jestem obiektywna, bo ja go kocham. Po prostu to jest pierwiastek, który bardzo mi się od dawna podobał. Kiedyś wcześniej czytałam o nim, że ma taką olbrzymią pojemność informacyjną, że wspomaga pracę mózgu, że następny poziom życia to będzie życie na krzemie. No i dawniej jak prowadziłam głodówki lecznicze, to wtedy taki rosyjski akcent tych głodówek był, że właśnie dużo się działo na temat krzemu, bo mówiliśmy o tych naturalnych źródłach, o tym, jak je wykorzystywać i dlaczego ich brakuje. No i z tamtego czasu mi pozostało po pierwsze wielki szacunek dla sił organizmu, dla tych, co one potrafią, co organizm potrafi zrobić ze sobą, jak rewelacyjnie potrafi wyjść z różnych stanów chorobowych w momencie, kiedy mu się na to pozwoli, przestanie mu się przeszkadzać. No a po drugie właśnie zostało we mnie przekonanie, że ten krzem jest niesamowity i warto go, właściwie nie mogłabym powiedzieć, że krzem nie jest dla kogoś. On jest zawsze dla kogoś od początku życia do końca życia i zaraz będę się starała Wam to po prostu pokazać, przekazać. Miałam o sobie, więc te głodówki lecznicze rzeczywiście tego mnie nauczyły, wielkiej pokory i trochę informacji stamtąd wyniosłam. I później zmieniłam mój taki wyuczony zawód na taki związany z niekonwencjonalnym podejściem do zdrowia. Rzeczywiście w tej chwili jestem dyplomowanym homeopatą. To jest tak, informoterapeutą, informodiagnostą, kimś, kto się zajmuje częstotliwościami. I w gabinecie biorezonansu rzeczywiście częstotliwości się wykorzystuje. Takie, powiedziałabym, że można je nawet zindywidualizować. Tutaj pracujemy też pod czerwienią, pracuję też biofeedbackiem, czyli szczytuję fale mózgowe, pomagam klientom oddzielić te fale mózgowe, żeby im było lepiej, żeby się lepiej uczyli, koncentrowali, byli bardziej kreatywni, żeby lepiej spali. Dzieciom z problemami też to się przydaje. Także takie rzeczy właśnie związane z częstotliwościami robię. No i już mogę o krzemie. Słuchamy. Więc sobie tak założyliśmy na to dzisiejsze spotkanie, że krzem będziemy przede wszystkim w kontekście odporności omawiać. No i o tej odporności wiemy wszyscy, a szczególnie ostatnie 2 lata nam kazały wręcz się na odporności skupiać. Mamy taką świadomość, że potrzeba do tego też trochę informacji, bardzo dużo systematyczności, że nie jest to krótkie zadanie, tylko przedsięwzięcie długoterminowe. Ja bym proponowała, żeby zacząć je od regulacji środowiska, dlatego że istnieje taka dobra koncepcja, trochę zapomniana, która mówi o niskonatężeniowym stanie zapalnym. Ta koncepcja, zanim zaczęto badać genom człowieka i zanim genom przypisano przyczynę chorób różnych, to koncepcja niskonatężeniowego stanu zapalnego była przyczyną, wtedy była brana bardzo mocno pod uwagę, jeżeli chodzi o przyczynę nowotworów, wszelkich chorób przewlekłych. Czyli ten niskonatężeniowy stan zapalny, ja go troszeczkę wyjaśnię. Mamy stany ostre, takie, które są prawidłowością w organizmie, które trwają do kilku dni, które służą do tego, żeby usunąć zagrożenie, przyspieszyć regenerację uszkodzonych tkanek, no i one się kończą. Organizm zareagował, naprawił co trzeba, był grat, płot został naprawiony, mamy z powrotem porządek. Natomiast stan przewlekły niestety odbiera nam przewagę zdrowotną. Jest niskonatężeniowy, więc nie daje specyficznych sygnałów, ale codziennie w organizmie dochodzi do niekorzystnych zmian, na przykład metabolizmu. My to troszkę wiemy, jak znamy, jak jest insulinooporność, to na przykład organizm inaczej wykorzystuje węglowodany. Inaczej oprócz metabolizmu funkcjonują hormony. Insulina też jest hormon. Inaczej funkcjonują enzymy, zmienia się pH. I nie wiemy, że to się dzieje, dopóki te choroby przewlekłe nie rozwiną w pełni swoich objawów. No i czasami, mogę powiedzieć, że jeszcze czasami widać to w CRP, interleukinach, na przykład IL-6, czy w jakichś takich niespecyficznych objawach, które możemy przypisać też zmęczeniu tak naprawdę.
ale w którymś momencie okazuje się, że jest skutek w postaci miażdżycy, cukrzycy, nadciśnienia, kamieni w nerkach, degeneracji mazi stawowej, chorobach neurodegradacyjnych, tak jak Alzheimer. No i teraz pytanie, czy możemy je wszystkie naraz, przecież wymieniłam no, większość zła tego świata, które nas spotyka, czy możemy je sprowadzić do wspólnego mianownika? No i powiedziałabym, że tym wspólnym mianownikiem jest krzem. I bardzo żałuję, że musimy o nim mówić w tym kontekście, bo skoro musimy mówić o krzemie, to znaczy, że nie pijemy już wody ze studni wyłożonych krzemianami, nie jemy chleba, który został, mąka na ten chleb została zmielona w kamiennych żarnach i z tych kamiennych żaren się osypywały ziarenka kwarcu, które wprowadzaliśmy do układu pokarmowego. Nie mamy dostępu do dobrej jakości kaszy jaglanej, kaszy gryczanej, buraków, ogórków. Nie wiem, rzadko kto pamięta o pokrzywie majowej. Za to, co mamy. Mamy gleby, które są wapnowane od lat 60. Wapń spowoduje, że krzem jest dla roślin słabiej dostępny. Czyli już na takich glebach wapnowanych od dziesięcioleci rośnie słabsza roślina. My tą słabszą roślinę z powodu, przecież mamy udogodnienia, więc tą słabszą roślinę mrozimy, przetwarzamy, długo przechowujemy, terminizujemy, co pozbawia ją tak naprawdę krzemu. No i teraz jak już dotrze do nas ten jakiś pokarm roślinny, bo w mięsie bardzo mało jest krzemu, jak już do nas dotrze ten pokarm roślinny, no to jeszcze są nasze osobiste tu problemy, takie organowe, powiedziałabym. Bo od dziecka jedliśmy serki, bo taka jogurty, bo taka jest polityka prozdrowotna, żeby wapń dostarczać dzieciom. A dzieci z nadmiarem wapnia gorzej przyswajają krzem. Z drugiej strony mamy przekwaszone organizmy. Znowuż pewien problem dla krzemu. Z następnej strony pasożyty. Pasożyty uwielbiają krzem, bo tak jak powiedziałam, jest on, służy do rozmnażania się, do przekazywania energii potomstwu, więc jeżeli nie wiemy o infekcjach pasożytniczych, no to mamy jeszcze trochę gości niechcianych do wykarmienia. No i generalnie też czasami po prostu jemy za mało roślin takich, które mogły i mamy, a jak już zjemy te rośliny, to jeszcze mamy słaby żołądek, który mógłby przetworzyć krzem w jego formę organiczną, bo organiczna forma jest dopiero dla organizmu tą, którą potrafi wykorzystać. Bo chciałam powiedzieć, że krzemionka jest formą nieorganiczną, SiO2, natomiast krzem organiczny to jest ten, który będzie dla organizmu najlepszy, który będzie mu służył do różnych rzeczy. Czy wiecie, że w 1939 roku pan Butentat dostał Nobla za pokazanie, że bez krzemu nie może istnieć życie? I od dosyć dawna, w związku z tym, 39 rok to dawno, są już badania, są doświadczenia, żeby w tkankach oglądać tą ilość krzemu. Komu tego krzemu potrzeba? Kobiecie ciężarnej, ponieważ no, musi się wybudować nowy organizm. Wszędzie tam, gdzie dochodzi do szybkiego tworzenia, do szybkiej regeneracji, potrzeba krzemu. Tam, gdzie mamy małe, szybko rosnące dziecko, tyle skolios jest teraz. Ale to nie dlatego, że wapnia brakuje, bo wapnia jest akurat pod dostatkiem, tylko właśnie dlatego, że krzemu brakuje. Ja ten mechanizm wyjaśnię, dlaczego występuje skolioza u młodych, szybko rosnących ludzi. Potrzeba krzemu rekonwalescentom, czyli żeby powrócić do zdrowia, każdemu po operacji ortopedycznej, żeby kości się mineralizowały, osobom po nowotworach, bo krzem jest też oczywiście bardzo interesujący dla nowotworów, osobom po zakażeniach pasożytniczych. No i ostatecznie, żeby postawić taką kropkę nad i, dla całego przemysłu antystarzeniowego, można powiedzieć, czyli dla całej medycyny estetycznej, dla trychologów, jakbyśmy poszli do dobrego gabinetu trychologicznego, krzem w ampułkach, oprócz kwasu hialuronowego, oprócz kolagenu, jak najbardziej jest używany do tego, żeby odmłodzić organizm. I rzeczywiście tak jest, że krzem na poziomie tkankowym może organizm odmłodzić. Też będę jak gdyby to pokazywać. Ale wracając do tej odporności i do tego niskonatężeniowego stanu zapalnego, o którym mówię, żeby go obniżyć albo w ogóle nie doprowadzać do tego, żeby w organizmie toczyła się taka
podjazdowa wojna, krzem powinien być w naszej diecie na co dzień, dlatego że jest rozpuszczalny w wodzie i jest codziennie zużywany i codziennie wydalany. Jest go bardzo dużo w przyrodzie, zaraz po tlenie jest pierwszym, znaczy jest drugim pierwiastkiem, jak gdyby tak mocno reprezentowanym w przyrodzie, ale tak samo dużo jest go w naszym organizmie. 7 gram w organizmie dorosłego człowieka, gdzie cynku jest na przykład 2 gramy, a żelaza są 4 gramy. Także to całkiem spora ilość, ale tak jak mówię, ta spora ilość jest codziennie używana, metabolizowana, wchodzi tak naprawdę w 8 różnych procesów i jest potem usuwana. Czyli na co dzień, tak samo jak witaminę C, tak samo krzem powinniśmy wykorzystywać. I teraz jakie będą z tego korzyści, a jakie będą zjawiska niekorzystne, jeżeli tego krzemu będzie za mało. Więc zacznijmy od tkanki łącznej. Tkanka łączna to tak naprawdę ja mam na myśli tutaj wszystko, i krew, i limfę, i naczynia krwionośne, naczynia limfatyczne, chrząstki, skórę, tkankę tłuszczową i tkankę kostną. I najczęściej one są zbudowane z kolagenów różnych typów. A żeby się kolagen tworzył, czyli żeby nastąpiła inicjacja do produkcji kolagenu, to ten enzym zależy właśnie od krzemu. Czyli obecność krzemu powoduje, że kolagen będzie tworzony, ale jednocześnie krzem wchodzi w skład kolagenu, pomaga wiązać włókna kolagenowe z włóknami elastyny i wbudowuje je w tą macierz organizmu. I teraz okazało się, że na przykład, to zaraz będę jeszcze tam na konkretniejszych przykładach mówić. Okazało się, słuchajcie, na sportowcach, dużo jest badań w sporcie związanych z krzemem i okazało się, na sportowcach sprawdzano to jeszcze w ubiegłym wieku, że ci, którzy są podatni na kontuzję, mają we włosach około 4 ppm tego krzemu w takiej analizie pierwiastkowej. Natomiast ci, którzy nie są narażeni i bardzo dobrze im ten sport wychodzi bezurazowo, mają około 20 ppm. I stąd mamy pewność, że krzem jest potrzebny po to, żeby wszystkie, cała ta tkanka łączna była odpowiednio z jednej strony elastyczna, a z drugiej strony twarda. I to jest absolutny fenomen, że krzem powoduje z jednej strony twardość czegoś, a z drugiej strony elastyczność czegoś. No więc zacznijmy od tej twardości. Tutaj będzie też później, jeszcze raz się odwołam do tej osteoporozy, bo o tym chcę powiedzieć, aby kości były odpowiednio gęste i odpowiednio wytrzymałe. Powinny być z jednej strony nieco elastyczne, ale z drugiej strony gęste. I tę gęstość oczywiście kościom zapewnia wapń. Ale żeby wapń się w kość budował, potrzebna jest macierz krzemowa w głowie kości. I ta macierz krzemowa tak naprawdę decyduje, że wapń jest w kość wbudowany. Mimo że wapń i krzem są względnymi antagonistami. Oni uprawiają taki taniec w organizmie. Nie może być ani jednego za dużo, ani drugiego. Chociaż już badania pokazały, jak jest złamanie kości, to podajemy wapń, kości się nie zrastają. Podajemy wapń i witaminę D. D, kości się nie zrastają. Podajemy mało wapnia i dużo krzemu, kości się zrastają. Także tak naprawdę właśnie ta jakość szkieletu, czyli naszej tej tkanki podporowej, od której zależy funkcjonowanie całego organizmu, te kości zależą od ilości krzemu. I teraz dalej. Te kości muszą być jakoś połączone z mięśniami, czyli i ścięgna, a i ze sobą oczywiście, i ścięgna i stawy tak samo są wypełnione, są zależne od krzemu. Po pierwsze ścięgna, dlatego że tam tworzą się takie niteczki kolagenowe z powodu enzymu popychanego przez krzem, więc te ścięgna mocno trzymają mięśnie i kości, a z drugiej strony maść stawowa. Jeżeli krzemu nie brakuje w organizmie, maść stawowa nie wysycha, dlatego że jest, że dzięki obecności takich związków, one się nazywają mukopolisacharydy, organizm, ale krzem tu działa, jest w stanie utrzymywać wodę. Jeżeli tą wodę buforujemy, no to słuchajcie, krążki, znaczy między kręgami są krążki międzykręgowe. Jeżeli one trą o siebie,
mamy nerwobóle, mamy różne choroby układu obwodowego. Natomiast jeżeli krążki międzykręgowe są elastyczne i wypełnione taką galaretą, a to zależy od wody i od krzemu, no wtedy ani się organizm nie starzeje, ani się nie deformuje kościec, ani te krążki nie naciskają na nerwy. To jest i tak samo maść stawowa, wilgotna, żadne naczynie krwionośne nie dochodzi do mazi. To jest taki jak gdyby osobny twór prawie. I jeżeli mamy stany zapalne w organizmie, to te stany zapalne potrafią doprowadzić do wysychania mazi stawowej. Natomiast jeżeli jest krzem, ta maść stawowa zdecydowanie wolniej wysycha. Pewnie kiedyś wyschnie na tyle, ile czasu biologicznego organizm jest przeznaczony, ale wysycha dużo wolniej i nawet przy zdegradowanym stawie krzem potrafi sprawić, że stawy będą lepiej odbudowywane, dlatego że część kości potrafi się oblec taką tkanką i kości nie będą o siebie tarły. Także to jest też, słuchajcie, bardzo dobry pomysł na to, żeby się nie zestarzeć biologicznie, tak? Żeby mieć mocniejsze kości, stawy, żeby nie mieć chorób zwyrodnieniowych, żeby nie mieć osteoporozy, żeby się szybciej zabliźniały rany, żeby no po prostu ten układ ruchu pracował w porządku. I to powiedziałam, twardość zależy od krzemu, a teraz powiem, elastyczność zależy od krzemu, no bo krzem ma też działanie przeciwmiażdżycowe. I to oznacza, że krew, niosąc krzem, który sobie codziennie dostarczyliśmy, tak działa na naczynia krwionośne, że pozostaje w nich równowaga między krzemem a wapniem. Jeżeli tej równowagi nie ma, bo brakuje krzemu we krwi, wtedy następuje odkrzemowanie, które w świecie medycznym nazywa się miażdżycą, czyli zwapnienie. I tak naprawdę wtedy naczynia krwionośne stają się mniej elastyczne, twardsze. Co to oznacza? Że mózg nie może już nimi dobrze sterować, bo jeżeli biegniemy, potrzeba nam więcej krwi, albo jeżeli coś się dzieje, albo jeżeli się relaksujemy, potrzeba nam mniej krwi. Więc naczynia krwionośne pracują. Jeżeli się rozszerzają, ciśnienie spada. Jeżeli się zwężają, ciśnienie i przepływ krwi rośnie. Natomiast takie zwapnione naczynia po prostu nie słyszą poleceń mózgu i cały czas zachowują się jednakowo. Stąd ukryte nadciśnienie, a powiedziałabym, że nie wiem, czy nie 80% osób po 40 już może się czasami spodziewać, że gdyby zmierzyli sobie ciśnienie codziennie, mogłoby takie nadciśnienie zostać przez nich wykryte. Z jakiego powodu jeszcze następuje wapnienie? Otóż śródbłonek naczyń wchodzi w stan zapalny, jeżeli jest za mało krzemu. Dlatego, że za twardy wapń powoduje tam tarcia. I zapalony śródbłonek, słuchajcie, i to wiele razy rozmawiałam z kardiologiem takim, który wykonuje operację przy zawale serca. Ten zapalony śródbłonek jest przyczyną zawałów. Jest potem złym rokowaniem na chorobę najpierw choroba niedokrwienna, potem zawał. Także o tą elastyczność naczyń warto dbać, bo nie tylko, tak jak mówię, śródbłonek dużych naczyń, na przykład aorty, ale też na przykład drobniejsze naczynia są zaopatrywane w krzem i przez to mogą dokrwić wszystkie peryferyjne obszary. Powiedziałabym, że dla dokrwienia mózgu krzem jest również bardzo ważny, chociaż tutaj mamy jeszcze jedną z mózgiem związaną funkcję taką, jeżeli chodzi o krzem. Mianowicie krzem w przyrodzie, on występuje w postaci glinokrzemianów, czyli w związku z glinem. I w organizmie krzem obecny w postaci tego kwasu organicznego potrafi wyłapać glin, czyli aluminium, dostarczane w wodzie pitnej, w opakowaniach różnych, wiele źródeł jest tego aluminium. Aluminium oskarżanego o procesy degeneracyjne, o doprowadzenie do choroby Alzheimera, Parkinsona, o wiele innych problemów
już wieku rozwojowego, tego młodzieńczego. I obecność krzemu pozwala, on bardzo chętnie reaguje z glinem, pozwala wyłapać ten glin i wyprowadzić go z organizmu. Mało tego, nie ma innego mechanizmu w organizmie człowieka, który by widział glin i go potrafił usunąć. Tak jak możemy wyhelatować ołów, na przykład, nie wiem, ajurwedyjską trifalą, bardzo łatwo. Tak jak możemy rtęć wyprowadzić chlorellą, kolendrą. Tak jak możemy inne metale, na każdy metal jest jakiś pomysł, na aluminium jest niewiele pomysłów. Powiedziałabym, że właściwie tylko krzem może wyprowadzić to aluminium. Mało tego, że może zapobiec przedostawaniu się do mózgu, może również wyprowadzić, czyli ten proces może być odwracalny. To jest bardzo interesujące, dlatego że żyjemy coraz dłużej i w związku z tym te choroby trzeciego wieku, takie jak osteoporoza, takie jak miażdżyca, takie jak choroby neurodegradacyjne, interesują nas bardzo, bo chcielibyśmy długo, tak jak, nie wiem, Chińczycy, żyć w długim, znaczy długo żyć w zdrowiu, prawda, nie zapadać na te choroby przewlekłe już po 50. To jest zdecydowanie za wcześnie. Jest jeszcze dużo do zrobienia. Jeszcze tak poleciałam do tego Alzheimera, bo byłam przy okazji mózgu. Natomiast chciałam powiedzieć, że jeszcze oprócz tej miażdżycy jest cukrzyca. Cukrzyca, która powoduje, właśnie jest spowodowana tym niskonatężeniowym stanem zapalnym, który doprowadza najpierw do zmian w wątrobie, a później doprowadza, tak naprawdę może doprowadzić do uszkodzenia wysp trzustkowych, do samouszkodzenia wysp trzustkowych. Może też być oczywiście zjawisko nieczułości komórek na insulinę, wtedy mamy insulinooporność. Te procesy, wszystkie te procesy regulują się przy obniżeniu tego niskonatężeniowego stanu zapalnego. I akurat cukrzycę również obniżano na przykład kwasami omega-3. One powodują, ich działanie w pierwszym rzędzie jest przeciwzapalne. Ich działanie powoduje, że właśnie komórki zaczynają być czułe z powrotem na insulinę i móc ją wykorzystywać. Krzem transportuje po całym organizmie tlen, czyli tak naprawdę pomaga nam nie zakwasić tego organizmu. To pH musi pozostać neutralne. I słuchajcie, no krew ma swoje pH, od 7,35 do 7,42. I nie ma jak pomieścić więcej w sobie składników tych kwasowych. Po prostu musi je gdzieś zbuforować. Zazwyczaj buforuje je tkance łączne. I w tej tkance łącznej przez zbuforowanie tych niepotrzebnych metabolitów tworzą się stany zapalne. A jeżeli w tkance łącznej się wytworzą, o tych tkankach łącznych już mówiłam wcześniej, no to słuchajcie, przy chorobach, jakichś intensywnych chorobach, ale nawet no nowotworach, bo to jest takie bardzo obrazowe. Zazwyczaj nie nowotwór pierwotny sprawia nam najwięcej problemów, tylko właśnie przerzuty. I do przerzutów zazwyczaj możemy nie dopuszczać, mając zwięzłą tkankę łączną. Taką, w której, mówiąc kolokwialnie, no nie ma dziur. Bo krzem również ma taką umiejętność i zabezpiecza przed mutacjami. Jeżeli jest wysycenie organizmu krzemem, wtedy nie ma mutacji. Oczywiście chciałabym dodać z uczciwości takiej dziennikarskiej, że nie powinno być też metali ciężkich, bo one doprowadzają do mutacji i one uszkadzają w ogóle komórkę. Natomiast jeżeli chodzi o same mutacje, to krzem wspomaga DNA i wysyca przestrzenie międzykomórkowe, właśnie jak gdyby nie pozwalając na nieprawidłowe rozmnażanie komórek. Właściwie prawie będziemy zamykać ten no nie wiem, ten temat działania właśnie krzemu na organizm. Jeszcze mi tylko została jedna rzecz, którą wpisaliśmy tam sobie w tematach spotkania, mianowicie zapobieganie kamieniom nerkowym. No bo mamy już te twardości, elastyczności, mamy modulowanie odporności całego organizmu poprzez wpływ na tkankę łączną, poprzez regulację pH i poprzez ochronę przed mutacjami.
to jeszcze o tych kamieniach nerkowych wspomnę. I tutaj akurat do kamieni nerkowych jest potrzebna koloidalna krzemionka, czyli nieorganiczna postać krzemu. Im więcej takiego krzemu, jeżeli taki krzem jest w organizmie, wtedy w nerkach nie tworzą się kamienie żadnego typu. Ale żeby ten krzem był w organizmie, to naprawdę również no na tyle to zdrowie musi dobrze funkcjonować, że nie mamy wtedy i szczawianów, i puryn, i innych związków, które by chętnie w skład tych kamieni wchodziły. Czyli krzem w nerkach pomaga zapobiegać kamieniom, a krzemionka pomaga je rozpuszczać i usuwać z organizmu. I na tej regulacji stanów zapalnych można by postawić kropkę. Ja jeszcze chciałam tylko tak podsumować to działanie krzemu. No bo żebyśmy mieli takie informacje o nim, takie najprostsze punkty. Czyli po pierwsze, działanie przeciwzapalne i usuwanie toksyn. Po drugie, odbudowa i regeneracja tkanki stawowej. To jest jeden z procesów zapobiegających starzeniu się. To jest pomoc w wytwarzaniu kolagenu. To jest sprawczość w wytwarzaniu kolagenu. Kolagenu, czyli białka budulcowego dla całego organizmu. Białka budującego zdrowe oczy, skórę bez zmarszczek, tkankę łączną, ładne włosy, niesiwiejące włosy, zdrowy kościec, ale też sprawny umysł. Wspomaganie koncentracji wapnia w kościach, to właśnie rola krzemu, hamowanie mutacji, znowuż rola krzemu, wzmacnianie zdolności przed zakażeniami, rola krzemu, poprawa pamięci i koncentracji, jak najbardziej rola krzemu. Również przez ten efekt dokrwienia peryferyjnych naczyń i uczynienia naczyń krwionośnych elastycznymi, takimi, które słyszą polecenia mózgu. Bo krzem pośredniczy właśnie w wymianie informacji między mózgiem a komórkami. No i oczywiście tak ostatecznie we wszystkich preparatach przeciwstarzeniowych powinniśmy się opierać na krzemie. Ale jeżeli zrobimy to na co dzień w ramach profilaktyki, w ramach zainteresowania się, skąd możemy w naturalny sposób ten krzem pozyskać, ale być może również jak możemy go suplementować, no to wtedy mamy swoje własne przeciwstarzeniowe przedsięwzięcie na życia, żeby być młodym do późnej starości, można powiedzieć. Krzem w takiej, jeżeli mówiliśmy o tych postaciach naturalnych, no to występuje i w kaszy jaglanej, w kaszy gryczanej, w czosnku, w mleczku pszczelim, to jest bardzo dobre źródło krzemu, w burakach, w owsie. Jeżeli to wszystko jest organiczne, jeżeli rosło na glebie, która nie została odkrzemowana, wtedy jest dla nas źródłem krzemu. Jeżeli nie mamy takiej pewności, suplementujmy krzem, dlatego że w różnych szerokościach geograficznych potrzeba go od 20 do 50 mg dziennie. I nawet podejrzewam, jeżeli będziemy suplementować dobrej jakości żywność, to i tak troszeczkę tego krzemu by nam się przydało. A to z tego powodu, że nie zawsze mamy odpowiednio kwaśny żołądek, czyli nie zawsze ten krzem nieorganiczny w naszym własnym żołądku zostanie przetworzony na kwas organiczny. Inaczej, kwas ortokrzemowy. Jest jeszcze kilka kwasów krzemowych. One są chętnie wykorzystywane przez organizm, a ich takim niekwestionowanym królem jest kwas ortokrzemowy. On jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, ale też i łatwo wchodzi w postać żelu. Dlatego w suplementach trzeba go stabilizować. Dlatego krzem, jeżeli wybralibyśmy krzem rozpuszczalny w wodzie w postaci suplementu, musimy wiedzieć, że tamten krzem został ustabilizowany w jakiś sposób. Wydaje mi się, że można szukać krzemu, który byłby nierozpuszczalny w wodzie, taki, który by bezpośrednio się wchłaniał przez śluzówki jelit i on by jak gdyby był szybszy. Ale jak powiedziałam o śluzówkach, to przypomniało mi się coś bardzo ważnego. Jeszcze w kontekście krzemu koniecznie chcę dodać to, dlatego że w 2018 roku, słuchajcie, odkryto, można powiedzieć, kolejny organ w człowieku.
już po tym mikrobiomie, o którym słyszymy, zdążyliśmy się do niego przyzwyczaić, do roli dobrych bakterii, i bakterii tlenowych i beztlenowych dobrych, już się wydawało, że niewiele nas może zaskoczyć. Tymczasem w 2018 roku została odkryta taka tkanka, ona się nazywa interstitium. Jej jest więcej, ona stanowi 20% masy ciała, jej jest więcej niż skóry, którą uważaliśmy do tej pory za nasz największy organ. I to interstitium jest pod skórą, w wyściółce jelit, w mięśniach, w sercu, wątrobie, w różnych bardzo ważnych dla nas organów. I to interstitium, między innymi oparte na krzemie, ma olbrzymią rolę odpornościową. Mogliśmy go zauważyć dopiero z powodu ulepszenia narzędzi, którymi się posługuje też chirurgia, bo to w bardzo specyficznych badaniach mikroskopowych się okazało, że ta tkanka jest i że ona wygląda tak samo w różnych częściach ciała, takich, o których powiedziałam. Natomiast tak jak w układzie odpornościowym, który też nie zawsze jest połączony ze sobą, tak samo tutaj to interstitium, mimo że nie jest połączone, to ma taką wspólną rolę, jeszcze nie do końca poznaną, ale na pewno odpornościową. I tę rolę możemy też, już wiemy to, bo krzem wchodzi w skład każdej żywej tkanki, możemy wspierać dzięki suplementacji krzemu. Powiedziałabym, że do takiego krzemu, dobrego krzemu organicznego, dostarczanego codziennie, można dodać sobie składniki, które mu będą pomagać. No bo skoro już coś tam suplementujemy, to już zróbmy to prawidłowo. Można dodać na przykład kadzidłowiec indyjski, czyli kwasy bosfeliowe. Te kwasy bosfeliowe w ajurwedzie są używane właśnie do gaszenia stanów zapalnych, ale także do ogarniania nerwic. Usprawniają pamięć, usprawniają zdolności poznawcze, służą do terapii wątroby, do stłuszczenia wątroby, zwalczają bóle kości, stawów i mięśni. Ale też, jak już wejdziemy tam głębiej w te komórki, no to też służą do gaszenia tych prozapalnych interleukin i do gaszenia TNF-u alfa, czyli tego czynnika martwicy nowotworów. Więc bardzo ładnie kadzidłowiec, kwasy bosfeliowe, modulują działanie układu właśnie odpornościowego. No i oprócz tego, co powiedziałam, drugi co do częstości nowotwór, czyli jelito grube, też kwasy bosfeliowe chronią nabłonek jelita i chronią przed chorobami zapalnymi tego jelita. Ja wiem, że one są z autoimmunologii. Chylę głowę przed autoimmunologią, ona jest zawsze pierwsza, jeżeli chodzi o radzenie sobie z chorobami, bo to, co tutaj mówimy, to troszkę takie serwisowanie organizmu. Ale jednak trzeba też dużo porządku zrobić w głowie, dlatego że sam stres jest dla nas olbrzymim psujem organizmu, bo po pierwsze zmienia pH, zakwasza bardzo organizm, no po drugie też zmienia metabolizm. Rodzajów stresu jest mnóstwo. Teraz to, co mówimy, to jest stres metaboliczny. Ten stres metaboliczny, czyli ten stan zapalny, będziemy gasić sposobami, jakie tutaj proponuję. Ale inne stresy trzeba też pomyśleć, jak sobie z nimi radzić. Więc może być kadzidłowiec. Kochana i bardzo często reprezentowana we wszystkich terapiach zdrowotnych kurkuma. A konkretnie jej związek czynny, czyli kurkumina, która ma działanie przeciwzapalne, jest mocnym przeciwutleniaczem. W każdym zapaleniu stawów, w każdym przewlekłym stanie zapalnym właśnie kurkumina może nam pomóc, żeby się dobrze wchłaniała z przewodu pokarmowego. Bierzemy do niej trochę pieprzu, dlatego że pieprz będzie rozszerzał naczynia i pomagał nabłonkowi się uwrażliwić na tą kurkuminę. W naszej szerokości geograficznej my, Polacy, i tak niedużo tej kurkuminy przyswoimy, kurkumy. Hindusi mają zupełnie inny metabolizm. U nich ta kurkumina rzeczywiście bardzo mocno wysyca organizm. U nas większość z niej jest jednak wydalana. Natomiast dlaczego tą kurkumę tak bardzo lubimy? Dlatego, że blokuje taki kompleks białkowy, on się nazywa NFKB i on się wytwarza w organizmie jako odpowiedź na stres, o którym mówiłam przed chwileczką.
na stres, na wolne rodniki i na antygeny. Te wolne rodniki to jest coś, wy na Śląsku, my w Warszawie jesteśmy na to bardzo narażeni. To jest czynnik środowiskowy, bardzo dużo wolnych rodników z zewnątrz atakuje organizm, ale proszę nie zapominać, że my też wytwarzamy swoje stresory i na co dzień największym generatorem wolnych rodników jest sam organizm. Czyli jeżeli na co dzień mamy takich złodziei w organizmie tlenu, no to powinniśmy też na co dzień ich jak gdyby gasić i zmniejszać ich aktywność. Kurkuma powoduje takie podwójne uderzenie w wolne rodniki, bo po pierwsze bezpośrednio uderza w wolne rodniki, a potem jeszcze pobudza organizm do uruchomienia takich mechanizmów przeciwutleniających. Także jest świetnym antyoksydantem. Mamy też mnóstwo swoich rodzimych antyoksydantów, no ale ta kurkuma jest też z tego powodu ważna, że odkryto w świecie arabskim, no bo w świecie arabskim też ona jest bardzo chętnie używana, coś, co było zaskoczeniem dla neurologów, bo myśmy kiedyś myśleli, myśmy neurolodzy, w każdym razie ludzie myśleli, takie było stanowisko świata naukowego, że komórki mózgowe się nie różnicują. Że wiecie, że raz dane komórki mózgowe, idziemy z nimi przez życie, najwyżej mogą umrzeć, jeżeli się źle prowadzimy. Natomiast okazuje się, że właśnie kurkuma powoduje, wzbudza taki... taki, można powiedzieć, hormon wzrostu dla komórek mózgowych i pozwala im się różnicować. To jest bardzo dobrze rokujące zjawisko, bardzo dobrze z tego powodu, że żyjemy coraz dłużej i chcielibyśmy odbudowywać również swoje zdolności poznawcze, koncentrację, myślenie, no nie wiem, takie też po prostu ogarnianie się na co dzień. Także w tym sensie kurkuma może tu nam się przysłużyć do wygaszania wolnych rodników i do właśnie tego różnicowania komórek mózgowych. Bardzo ciekawa rola kurkumy, warto o niej pamiętać, no bo teraz mamy szereg konsekwencji ostatnich 2 lat takich zachorowań, ludziom się poodzywały stare choroby, ludzie mają kłopoty właśnie takie, sami mówią, że i z mgłą umysłową, z koncentracją, z myśleniem, z wykorzystaniem tlenu, wszystkie takie antywolnorodnikowe substancje powinny być na topie. Możemy dodać krzem. Bardzo lubi towarzystwo jodu, ale nie zawsze możemy tego jodu dodać i nie każdemu w jakichś odgórnie zadanych ilościach. Bardzo lubi witaminy B i w obecności witamin B1, B2 dobrze funkcjonuje krzem. Bardzo dobrze funkcjonuje też i właściwie wykorzystanie krzemu trochę też zależy od boru. Bo z jednej strony krzem powoduje, że 70 innych pierwiastków możemy zmetabolizować, ale z drugiej strony sam jest zależny od obecności magnezu, molibdenu, właśnie boru. No, z wapniem to tworzy te tańce, o których mówiłam. Weźmy jakąś substancję naturalną, która jest bogata i w jod, i w bor, i w mangan. Niech to będzie na przykład morszczyn pęcherzykowaty, dlatego że akurat ten glon usprawnia pracę tarczycy, jeszcze powoduje zmniejszenie bólów reumatycznych, wspomaga proces odchudzania, likwiduje obrzęki, ale też zmniejsza zmiany miażdżycowe, ale też zmniejsza, reguluje właściwie ciśnienie tętnicze krwi. Więc morszczyn jest bardzo dobry ze względu na te mikroelementy, jest bardzo dobrym towarzystwem dla krzemu. No to teraz pójdźmy jeszcze w stronę tego układu krwionośnego. Resweratrol, czyli te OPC dla układu właśnie sercowo-naczyniowego, dla ochrony przed miażdżycą, dla hamowania utleniania się wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które potem zatykają nasz układ krwionośny. Samo OPC zmniejsza ryzyko ataku serca, udaru mózgu, wzmacnia właśnie naczynia włosowate i peryferyjne, zwiększa przepływ krwi, łagodzi objawy cukrzycy, łagodzi mrowienie w kończynach, czyli tak tutaj
ten obwodowy układ nerwowy, teraz jest sporo ludzi, którzy mają problemy z kończynami, ze sterowaniem kończyn. Między innymi, oprócz składników, które są wymieniane w reklamach, między innymi OPC, na to też będzie bardzo dobrze działał. No i nie zapominajmy o witaminie C na co dzień, która pomaga chelatować metale ciężkie, które uszczelnia ścianki naczyń, która powoduje lepsze wykorzystanie żelaza, nie wiem, ogólnie wzmacnia odporność. Powiedziałabym, że jeżeli chodzi o witaminę C, warto po pierwsze zmieniać źródła witaminy C, a po drugie warto postawić na naturalne źródła witaminy C. Czyli taka myśl przewodnia, kwas L-askorbinowy nie jest witaminą C. Kwas L-askorbinowy jest częścią witaminy C. W tej witaminie C występuje szereg innych, czasami jeszcze nie do końca poznanych składników, które powodują, że jest ona witaminą, czyli ochroną życia. Rzeczywiście, kwas L-askorbinowy bardzo dobrze gasi stany zapalne. Jest do wykorzystania wtedy, kiedy organizm potrzebuje bardzo wziąć te składniki. Natomiast jeżeli chodzi o codzienną suplementację, warto również dodać takie źródło witaminy C, gdzie będzie jak gdyby cała roślina. Cała roślina jak aronia, cała roślina jak dzika róża. Dzika róża jest bardzo ciekawa, bo ona jest, słuchajcie, taką potęgą zielarską jak glistnik. O glistniku już wiemy, że to będzie hit, że to będzie taka nasza wielka kora, natomiast dzika róża również ma wielki potencjał i z dzikiej róży na pewno warto korzystać. Nawet mając ją w ogrodzie, mieląc ziarenka, nawet jedząc całe owoce, nawet jedząc płatki, albo nawet biorąc suplementy. Jest niezbędna witamina C do działania, do prawidłowego funkcjonowania i układu nerwowego, i układu odpornościowego. I o tym wiem. Katarzyno, mogę zadać pytanie? Proszę. No bo już mi się lista skończyła, co ja mam brać z tym krzemem jeszcze. Czy zna Pani jakiś preparat, który jest na tyle kompatybilny, że jest łatwo przyswajalny? Dlaczego o to pytam? Mhm. 2 lata temu robiłem takie badania, doświadczenia z doktorem Krupką, gdzie próbowaliśmy przyspieszyć wchłanianie krzemu. Normalnie krzem reagował, jakby w organizmie oddawał sygnał gdzieś po roku. Z naszą wodą plazmowaną skrócił się ten okres do 5 roku, ale bardzo trudno było w szybszym czasie uzyskać jakiś pozytywny efekt krzemu. Tym bardziej, że krzemu nie mamy dlatego, że jest szybka wegetacja roślin. Więc jak się goni nawozami, to się wyjaławia i ziemię i nie ma czasu. Prawda. I w tym momencie, czy ma Pani jakąś wiedzę, żeby polecić, jesteśmy w swoim gronie, jaka postać krzemu według Pani byłaby najbardziej przyswajalna? Nie jestem naukowcem, więc nie mam swojej wiedzy, oprę się na doświadczeniu. Ponieważ my pracujemy z doktorami farmacji z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i to oni jak gdyby przeglądając źródła krzemu najbardziej zarekomendowali właśnie kwas ortokrzemowy, który mamy jako swój suplement w towarzystwie tych substancji, o których mówię. Więc taki suplement rzeczywiście mamy. On jest na naszej stronie drmeller.pl. Natomiast jeżeli chodzi o szybkość uzupełniania w organizmie, robiliśmy następujący eksperyment. No bo wiadomo, w laboratorium wszystko wygląda w sposób idealistyczny, prawda? Na próbkach rewelacyjnie wszystko się sprawdza. Natomiast jeżeli chodzi o praktykę, to takie mocne uderzenie krzemu, 50 mg, no bo krzemu właściwie, słuchajcie, przepraszam Pana, nie została określona ta referencyjna górna dawka. Mówi się, że 700 mg, tak sięgnięto do takiej wielkości, czyli około 12 mg na kilogram masy ciała. Natomiast myśmy się troszkę ośmielili i próbowaliśmy właśnie 50, 70 i więcej miligramów tego krzemu w ciągu doby podawać i okazywało się, że wiele zespołów bólowych na przestrzeni 2 tygodni rzeczywiście dawało się zmniejszyć. Natomiast jeżeli chodzi o trwałe rezultaty,
to też mi się wydaje, że to nie będzie szybko. Organizm ma po prostu z tego powodu, że on nie buforuje tego krzemu i z tego powodu tak samo jak nie umiemy szybko zmienić pH, bardzo dobrze, bo chyba byśmy umarli, gdyby pH się szybko zmieniło w organizmie, tak samo i tego krzemu, on jest no jednak związkiem takim, że będzie się powoli uzupełniał. Dlatego też powiedziałabym, że można organizmowi, zwłaszcza starszemu organizmowi, który już słabo przerabia krzemionkę w krzem organiczny, można zarekomendować przynajmniej dwa naraz źródła krzemu, mianowicie organiczny kwas ortokrzemowy oraz krzemionkę, albo nawet lepiej wyciąg na przykład ze skrzypu polnego, który jest bogaty w tą krzemionkę, ale dzięki temu, że jest rośliną, bo roślina oprócz krzemu ma szereg innych pierwiastków, szereg innych związków, enzymów i one gwarantują nam, bo natura nam to gwarantuje, lepsze wykorzystanie tego potencjału, który niesie. My wtedy nie koncentrujemy jednego pierwiastka, tylko właśnie dajemy kompleks i dzięki temu organizm, który lubi i w ten sposób rozumie, jak się do niego mówi, jak gdyby działa szybciej. Dlatego jeżeli my podajemy kwas ortokrzemowy, podajemy go w towarzystwie krzemionki ze skrzypu polnego. W skrzypie polnym samym w okresie wzrostu jest kwas ortokrzemowy, natomiast musielibyśmy go zjeść wtedy chyba z 1,5 kg, żeby dostarczyć. No oczywiście nikt nie będzie jadł skrzypu, ale jeżeli skrzyp zerwiemy i podgotujemy, tam już jest tylko krzemionka. Tam już tego kwasu ortokrzemowego nie ma. Kwas ortokrzemowy jest w tej chwili produktem poza naturalnym, tak? My go wytwarzamy, my go stabilizujemy, my go możemy dostarczyć, dlatego że niestety organizm upośledził w tym trzecim wieku swoją zdolność do wytwarzania ze środowiska, a i środowisko się zubożyło. Także na szybką suplementację nie mam pomysłu, ale na taką rozsądną bardzo, no to tak. Ale Kasiu, mogę wyjść, bo mnie to właśnie zaskoczyło, bo ta twoja obecność i ta moja fascynacja od tam miesiąca tym krzemem, że chciałem więcej wiedzieć, wynika z tego, że właśnie u tych moich znajomych po zażyciu tego bardzo szybko to zadziałało. I ja miałem Justynę łokieć bolał przez rok, 10 dni przestaje łokieć boleć, tak? Ja jak byłem na tej mszy za doktora Hałata, robiłem w ogródku na kolanach i mnie kolana bolały, jak klęknąłem, nie umiałem stać. Akurat to się zbiegło z dawkowaniem tego. Bardzo się cieszę. Zorientowałem, że ja w następną niedzielę normalnie wstaję. To jakby to dopiero wtedy sobie to uświadomiłem. I te osoby bo w bardzo krótkim czasie, więc to ja rozumiem, ale z czego to wynika, że na kogoś może zadziałać bardzo szybko, jak akurat mieliśmy szczęście, czy... Czy mieliśmy ileś tego krzemu i trzeba było troszeczkę do tego dołożyć? No to właśnie chyba trochę zależy od stanu początkowego, wiesz? To jak gdyby co zastaliśmy przed dawkowaniem krzemu. Jeżeli organizm jest w miarę sprawny, jeżeli nie jest przekwaszony, jeżeli nie ma tych ubytków za dużo, jeżeli nie jest w bardzo podeszłym wieku, wtedy te procesy wyjdą zdecydowanie szybciej. Czyli stan początkowy organizmu bardzo zależy, ale tak jak ty mówisz, bardzo ci dziękuję za ten głos, bo i my obserwujemy bardzo wiele szybkich popraw, bardzo wiele. Tylko też nie chciałabym tego tak generalizować, nie chciałabym obiecywać gruszek na wierzbie. Trzeba sprawdzić, jak działa na człowieka. Ja go polecam każdemu. Ja go polecam młodym ludziom, tak jak mówię, żeby skoliozy nie było, osobom w wieku rozrodczym, bo krzem też pomaga. Przecież on się gromadzi w jajnikach, w jądrach, w przysadce, w szyszynce. To są narządy te dokrewne, które są pełne krzemu. W związku z tym on będzie wpływał na witalność, na funkcjonowanie organizmu. I dalej na te wszystkie efekty, o których mówię, tylko że te efekty, te przewlekłe stany, cukrzyca, miażdżyca, osteoporoza, one się będą powoli cofać. Jeżeli chodzi o zespoły bólowe, no to one są ostrzejsze, więc one zdecydowanie szybciej. Troszkę jest tak, że to, co nas ostatnio dotyczyło, ma szansę się pierwsze cofnąć. A to, co mamy już takie stare, zastałe, to na to musimy, na efekty musimy trochę poczekać. Tak. Faktem jest, że te osoby, które to stosowały i gdzie szybko pomogło, to były osoby, które, że tak powiem, w miarę, nie tam jakieś takie, no, że wszystko ta dieta ścisła, ale osoby, które
tam się suplementują, jaki mają poziom witaminy D, starają się w miarę dobrze odżywiać. Nie trafiłem na takie osoby zupełnie z innej bajki, tak? Które nagle, dla których ta wiedza tajemna i nagle ten krzem, więc tutaj no się nie mogę, ale faktycznie te osoby, które brały, to takie bardziej świadome osoby. Bardziej świadome, to, czyli tak jak mówię, od tego stanu początkowego jest uzależnione działanie, jak szybko to się potoczy. Proponowałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedno, na taką sytuację, którą pomija większość lekarzy. A też pani wspomniała o homeopatii, o rezonansie. Grupa krwi decyduje o metabolizmie, o wchłanianiu. Jeżeli Hindusi metabolizują coś i lepiej to wchłaniają, to nie znaczy, że biała rasa, czy taka nasza, będzie tak samo działała. Według starych powiedzeń, lecz się tym, co cię otacza. Więc skrzyp mnie bardzo przekonuje. Kurkuma trochę, ale nie uważam to za jakieś super panaceum, gdyż te wszystkie leki, które działają na określone ludy, no niech wilka kora czy jakieś inne, to działają w Ameryce Południowej. Tak. Na tych tubylców, którzy są tam za, no, urodzeni i tam byt mają i tam ich środowisko otacza. I tam u nich działają. Ta sama wilka kora przewieziona do Europy czy do Polski nie będzie już miała takiego działania, bo nasze DNA jest inne, nasze enzymy są inne i bardzo mało osób zwraca uwagę na to, właśnie na swoje pochodzenie. Czyli jak homeopatia bada pochodzenie do któregoś pokolenia, jak bada grupę krwi, to nasi lekarze w ogóle o tym albo nie wiedzą, albo nie zwracają uwagi. Więc sugerowałbym też pójść w kierunku może właśnie, kto bierze, z jakim DNA albo z jaką grupą krwi. Mogłabym tutaj powiedzieć, że doskonałym antyoksydantem i naszym własnym jest tatarak. Wystarczy tatarak wieczorem nastawić, prawda, taki suszony, rano go wypić i to będzie lepszy antyoksydant niż kurkuma. Kurkumę polubiliśmy z powodu tego i tej działania na mózg. To wydawało nam się takie no, nie do pominięcia w dzisiejszych czasach. I kolejny raz widzimy, bo to są któreś tam kolejne edycje tego naszego produktu, że on bardzo dobrze działa. Niedużo jest kurkumy. Postawiliśmy właśnie na to działanie antyoksydacyjne. Zdzicho, a ta twoja woda, bo też wspomniałeś, Kasia, krzem woda, tam w pewnym momencie nie rozwijając za bardzo wątku wody, że ten tlen roznosi i tak dalej. No to pan Zdzisław wspomniał o wodzie. Nie, ale nie mówiłaś, też mówiłaś, przesłuchaj, mówiłaś o wodzie. Ty też powiedziałeś tam w pewnym momencie, że woda i krzem tam roznosi tlen i tak dalej. Natomiast jakby na przykład teraz krzem i ta twoja woda zestawić, trzeba byłoby się sprawdzić. Jesteśmy workiem wody, czyli no, tak. 90% to woda. Jeżeli tej wody w jakimkolwiek organie ci zabraknie, to tak samo będą problemy. O tym mówił Andrzej Kawka, bardzo dobrze wtedy to sformułował. Bo i wszystkie powięzi, wszystkie błony zaczną się zamykać. To jest zawsze początek choroby, niedowodnienie. Ale dobre nawodnienie to również pozwoli na rozprowadzenie tego w organizmie, więc wody w żadnym wypadku nie ominiesz. Jakąkolwiek byśmy witaminę nie lansowali, to i tak bez wody się nic nie obejdzie. Ja korzystając teraz z okazji, bo za tydzień nie będziemy mieli okazji mieć tego live'a, zapraszam Państwa w niedzielę, bo organizuję w Mierzwinie taki lawendowy bazar. To jest edycja co 2 tygodnie. I na tym bazarze będę do oporu mówił o wodzie, przedstawiał urządzenia do wody, mówił, jak można wodę we własnym organizmie, własną energią zmieniać, bo to jest cały czas rezonans i cały czas tylko narzędzie może być inne, ale zjawisko jest to samo. I ja nie sądzę, żeby ktoś z Państwa chciał przyjechać do Bolesławca, ale uruchomimy tego Zooma, i będziecie mogli Państwo obejrzeć sobie ten wykład, tą całą prelekcję, te urządzenia online. Jeżeli pozwolicie mi, to puszczę Wam 40 sekund tego, co przygotowałem dla Państwa.
No tak wygląda nasz bazarek. Serdecznie panią Katarzynę zapraszam, jakby pani chciała kiedyś odwiedzić nas. A Zooma roześlę wszystkim państwu, którzy by chcieli wziąć udział w tej audycji. Zanim jeszcze pytania, to ja powiem, że pełnia zdrowia tam i z Andrzejem Kawką i myślę, że Kasia też się wybierze, bo wiem, że Sylwia też się wybiera, Paweł też się wybiera. Chcemy do Mierzwina pojechać, bo tam jest uroczo, a też obok ładne miasta i Bolesławiec i Bałcen i Gerlitz, Zgorzelec, także jest co oglądać, dużo zamków, także ktoś tam jest, to prawdzie na końcu Polski, ale warto się może wybrać któryś z tych weekendów, albo ten, co wtedy my będziemy, żebyśmy się mieli okazję, że tak powiem, z sobą też porozmawiać face to face. Natomiast jeżeli teraz mielibyśmy tutaj jakieś pytania, to proszę podnosić te łapki. Ja jeszcze, bo teraz, czy ty masz jakieś takie pudełko tego krzemu, żeby to pokazać, bo to jest chyba dość istotne, masz, o właśnie, to ja to też mam. I To może niech pani Kasia mówi, a jak to pokazuje, bo tak to ludzie ciebie widzą, a tylko w małym okienku jest pudełeczko. To Kasia, ja byś powiedziała ewentualnie jak kupić, gdzie kupić i rozumiem, że tam z Pełnią Zdrowia będzie zniżka, tak? Już jest wprowadzona. Z Pełnią Zdrowia już macie zniżkę. Nasz krzem można przeczytać opis na stronie drmeller2l.pl. Drmeller. I zawiera ten akurat preparat, zawiera te składniki, o których mówiłam. I jeszcze raz chcę się pokłonić. Woda jak najbardziej, krzem pomaga się dowodnić, pomaga zatrzymywać wodę w organizmie, bo czasami zdarzają się takie sytuacje jak z przesuszoną glebą, że niby podlewamy roślinę, a woda przelatuje. Czyli muszą się te kompleksy glebowe wybudować, żeby dała radę roślina zatrzymać wodę w sobie. Tak samo z organizmem. Czasami występują takie sytuacje, że trzeba odbudować te struktury łapiące wodę, między innymi kolagenem czy krzemem, żeby tak tą wodę móc w organizmie zatrzymać, żeby ona nie była tylko, nie przelatywała, tylko żeby rzeczywiście spełniała swoje funkcje. Im lepszej jakości woda, tym lepiej działa z krzemem. Krzem ma olbrzymią pojemność informacyjną, a woda niesie tam informacji, więc zdecydowanie dobra woda jak najbardziej jest polecana tutaj przeze mnie. Więc będzie to można kupować tam na Mellerze, czy przez pasaż handlowy Pełnia Zdrowia, Zdzicha Wody też. Ten rabat z kodem PZ1, P jak Pełnia, Z jak Zdrowie i 1 będzie obowiązywał nawet tych, co nas usłyszą za 5 miesięcy czy 6 miesięcy, będą sobie mogli ten, bo będziemy ludzi odsyłać do tego, żeby cię posłuchać, bo o tym czemu rzeczywiście ciekawie mówisz. Natomiast tam już padają pytania i jedno z pytań jest, jak dzieci krzem, jak podawać dzieciom krzem? No właśnie, powiem najpierw o moim doświadczeniu. Moje dziecko, w tej chwili 14-letnie, ten krzem je właściwie od 3 roku życia. Natomiast zdecydowanie to nie jest reguła, dlatego że mamy tutaj andrografizy, mamy brodziuszkę wiechowatą, która wpływa na układ odpornościowy. Ona rzeczywiście działa przeciwzapalnie, jest rewelacyjna, natomiast może wywołać reakcje alergiczne. Także nie zawsze i nie każdemu dziecku bym akurat ten produkt polecała ze względu na obecność tej brodziuszki. Mówimy też o tym, że dzieciom glonów nie podajemy, chociaż bardzo malutka ilość tego morszczynu tutaj jest ze względu na te mikroelementy, które by mogły pomóc w metabolizmie krzemu. Natomiast innych tutaj nie widzę przeciwwskazań. Polskie prawodawstwo jest takie, że jeżeli nie ma konkretnego przeznaczenia dla dzieci, no to wtedy podajemy od 12 roku życia. Jeszcze mamy pytanie jakieś. Ale tak jak powiedziałam, nie jest to jedyny kwas ortokrzemowy na rynku. Czyste kwasy ortokrzemowe albo z niewielkim dodatkiem można dzieciom podawać. Zwłaszcza w tym aspekcie tej skoliozy i regulacji układu odpornościowego, rewelacji. Można dzieci karmić. Można dzieci kąpać w kąpielach ze skrzypem. Bo dlatego, że też przez skórę następuje
no, pewna absorpcja. Chcecie myśleć, bo jak się wyłączymy, to już nie będziecie pytać, teraz jest możliwość. Ja jeszcze przypomnę o tym wydarzeniu za tydzień w Gliwicach, gdzie, czego lekarz ci nie powie, pomóżmy tam Bogdanowi w reklamie, bo nie jest łatwo dzisiaj te wydarzenia, żeby się spięły finansowo. Żebyśmy je mieli, no to musi to się spinać, więc jakbyście mogli tam później po tym wszystkim gdzieś tam udostępnić, czego ci lekarz nie powie, konferencję wśród swoich znajomych, to na pewno Bogdan będzie wam bardzo wdzięczny. Ale powstaje już następne pytanie. Kobiety karmiące. Tak. No więc tak jak powiedziałam, krzem jest bardzo przydatny. Kobietom karmiącym, kobieta oddaje dużo krzemu i na początku życia noworodek ma najwięcej krzemu w swojej karierze. I potem ta ilość krzemu takiego zbuforowanego troszkę z wiekiem maleje. Także jak najbardziej, dlatego że rosną i struktury ciała, i struktury mózgu, i tak samo jak omega-3, tak samo jak jod, ale rozsądnie używany, tak samo i krzem w ciąży powinien być używany. Pytanie, czy matka nie ma jakichś chorób autoimmunologicznych i pytanie znowuż o tą brodziuszkę. Czy jakieś naturalne źródła krzemu sobie powiększać, czy akurat to. Jeżeli matka jest zdrowa, tutaj nie widzę przeciwwskazań, chociaż tak jak mówię, polskie prawodawstwo wymagałoby, żeby się tu było na opakowaniu napisane, że przeznaczony jest również dla kobiet w ciąży. Czyli jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, wtedy szuka raczej naturalnych źródeł krzemu. Naturalny, czyli tak jak mówię, i roślinnych, dobrych, ekologicznych, bogatych w mikroelementy i dobrej wody. Mamy kolejne pytanie, czy choroby autoimmunologiczne są przeciwwskazaniem do przyjęcia krzemu? Nie, samego krzemu jak najbardziej nie. Natomiast brodziuszka wiechowata, tak jak powiedziałam, andrografisy regulują choroby autoimmunologiczne, ale trzeba to robić z kimś, kto się na tym zna, kto wie, co robi. Kto jeszcze chce pytać? Mamy jeszcze pytania? No powiem też, przygotowujemy u Wagnera, bo tak żebyście się zastanowili, widzę łapkę jest. Skończę myśl. 23-24 lipca w Krainie Wolności, Wolna Grupa Bukowina, Paweł Orkisz, Andrzej Krawka, też o zdrowiu, takim naturalnym zdrowiu. Kto ma czas, to bardzo polecam. Będzie fajne wydarzenie. Wkrótce będą szczegółowe informacje na ten temat, a tymczasem Łukasz, łapka była w górze, to udzielamy głosu. Łapka była w górze, ale zniknęła i to nie była łapka, to było klaskanie. Ja ktoś chciał podziękować tym klaskaniem, czy mu się to wcisnęło przypadkowo, ale nie była to łapka i już. To jeszcze raz przypomnę się, że po Gliwicach, po konferencji w niedzielę organizuję ten bazar i live z wodą. Ryszarda sprostuje, to nie jest tu koniec świata, tylko my do Berlina, stolicy Europy, mamy 200, a ty masz 500. Więc ale koniec Polski powiedziała, nie koniec Polski. Koniec jesteś Polski. Ponoć w Unii jesteś. No. Nie, wiesz, wcale nie, to jest koniec Polski, wiesz, to najlepiej jest Łódź, nie? Bo oni wszędzie mają blisko. Albo daleko, no bo to też tak można być. Natomiast my jesteśmy na południu fajnie skomunikowani, dlatego ja tam u ciebie jestem parę razy w roku. No. Dlatego to polecam, nie? Ale faktem jest, że jest to daleko, bo to często pada pytanie, że daleko. Natomiast ja tu jeszcze powiem ci, Dziku, że ja myślę, że teraz tak ten okres wakacyjny to nie jest okres, zwłaszcza teraz jest Boże Ciało, potem zaczynają się wakacje. Ja myślę, żebyśmy ten kontakt utrzymali, to dobrze by było, żebyśmy właśnie może te Zoomy przez wakacje robili u ciebie tam w te niedzielę, ale być może wśród nas jest też ktoś, co ma coś ciekawego do powiedzenia, czy zna kogoś ciekawego, że można by też do tych Zoomów tam twoich gdzieś tam te wykłady takie dołączyć, że niekoniecznie ktoś musi przyjeżdżać. Oczywiście, ja serdecznie zapraszam wszystkich wykładowców, także z Wrocławia firmy Dr. Merel też znam właścicieli. Nie wiem, jak tam się układa sytuacja z panem Nawolskim, ale też ma coś do powiedzenia. Myślę, że jeżeli każdy z państwa ma kogoś, który ma jakąś wiedzę i może ta wiedza służyć nam wszystkim, to jak najbardziej. Mam tu taką agroturystykę, że w komfortowych warunkach przenocujemy, przeweekendujemy i wykładowców,
No Rysiek zaprosił już tyle osób, że chyba na ten wrzesień to nie zrobię, nie zaproszę wystawców, tylko w tych namiotach poukładamy twoich gości, bo to tak dużo. Nie, ty masz jeszcze duży swój dom, także tam się zmieścimy jakoś. Okay, w każdym razie pomysł wydaje mi się dobry. Ja będę co dwa tygodnie kogoś zapraszał. No, mamy na podorędziu doktora Czerniaka, który będzie w lipcu. Mam nadzieję, że doktor Jaskowski też odreperuje się na zdrowiu i sam przyjedzie, jak nie, to zrobimy live'a. Jeszcze wykładowców każdych, proszę Państwa, każdy, kto przyjdzie Państwu na myśl, a ma jakąś fajną, odkrywczą ideę lub wiedzę, serdecznie zapraszam. I czasu nie zabraknie, i opierunku, i zakwaterowania również. Poza tym Zdzicha się mało śpi, więc te pokoje nie są aż tak bardzo istotne. Więc damy radę, damy radę, myślę, było już nas tam trochę, natomiast ja mówię, chcę to wykorzystać, no nie, że ciebie chcę wykorzystać, bo to jest faktycznie, no trochę cię wykorzystujemy przyjeżdżając wszyscy, no ale też myślę, że każdy coś tam da cząstkę tych wykładów i tak dalej, a przy okazji będzie to jakaś dla nas też integracja, możliwość porozmawiania też na luzie, no bo takie konferencje, czego lekarz się tutaj są fajne, tak, tylko że no nie mamy czasu tam dla siebie, to jest takie gdzieś tam przywitanie się na korytarzu, a to jest taki moment, że można porozmawiać, to samo jak te kajaki 2 lipca, no tam tylko się bawimy, a to jest jednak istotne, żeby bawić się wśród ludzi, którzy myślą podobnie, tak, czy prawie, że tak samo i to wtedy ta energia się kumuluje, nie? Ja myślę, że jest pytanie, ale tylko podziękowanie za fantastyczne mówienie tematu. Czyli tutaj jakby się nie myliła Sylwia, powiedziała, że wiesz wszystko najlepiej, że jesteś cudowna i w ogóle potwierdziłaś to. Także Zdzich już się cieszy na kolejnego wykładowcę, myślę, w Mierzwinie. A z Warszawy to już jest wszędzie blisko, bo to też tak jest u góry, nie? No z Warszawy to jest pendolino. Poza tym wy tam wszyscy z reguły wyjeżdżacie na weekend, w związku z tym, to w którą stronę pojedziesz, co za różnica. Czy ty nie wyjeżdżasz co weekend? Nie wyjeżdżasz. Ja nie wyjeżdżam. Nie, no bo to tak ja weźmy, mój syn też tak wie, że myśmy go nazwali, bo to u was to tam na was słoiki mówią, nie? Bo to każdy to jedzenie przywozi, a mój ode mnie... Słoiki mówią na przyjezdnych do Warszawy, na takich, wiesz, przyszywanych Warszawiach. Ale nie, no takich, że oni ciągle to jedzenie dostają, nie? No tam praktycznie wszyscy są przyszyci, prawie wszyscy, tam, ale znam dwóch warszawiaków takich starych, no a to z kolei po śląsku słoik to jest krauza, w związku z tym, że mój syn to wynosi do mnie w słoikach jedzenie, to tak zaczęliśmy mówić, że jest krauza, nie? Także tak po warszawsku trochę. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Wszyscy dziękują. Wszyscy dziękują, a nikt nie chce pytać. To może też podziękujemy wszystkim za obecność i co? Widzimy się... Kiedy się widzimy? 19. Wybiera się ktoś. No ja kurczę nie będę 19, bo ja sobie zaplanowałem urlop w Dukli, żeby mieć blisko Rzeszowa, bo to miał być drugi termin, 24 bodajże czerwca. No i wyjeżdżam na urlop, będę tylko w piątek tam na tym spotkaniu, co Bogdan robi. Łukasz będzie tam pewnie zdrowia reprezentował, robił zdjęcia i tak dalej, no ale potem mamy ten 2 lipca kajaki, potem mamy te zoomy u siebie, 9 września u ciebie. Także czekaj jeszcze, zaraz, czy można jeszcze kupić na 18 czerwca do areny? Można i można nawet namawiać do zakupu tych biletów. Jak podejrzewam, wejdziecie, na czego lekarz ci nie powie, to na pewno będzie link do biletów, a sądzę, że i w dniu imprezy też będzie można ten bilet kupić. Bo myślę, że Bogdan będzie miał, w razie czego jakby był jakiś kłopot, to można do mnie dzwonić, 602-308-928. Na stronie też mój numer jest, to w razie czego będę kontaktował z Bogdanem. No wszyscy chwalą, super wykład, ale widać tak wyczerpujący, że nie ma pytań. Zbyt dużo przynajmniej. Także dobrze. Jeszcze pytania, słuchajcie, no. Ten kod rabatowy PZ1. Ja to może napiszę. W tym PZ1. O.
Ja to odpowiedziałem bezpośrednio, wiadomość pani Bożenie, ale czy ja umiem wszystkim to odpisać? Zaraz umiem wszyscy, to jeszcze wszystkim odpiszę PZ1. I ten kod, on jest stały we wszystkich sklepach. Jak wejdziecie na pasaż handlowy Pełnia Zdrowia online, to tam są przeróżne sklepy, czy Nomag, Mediasklep, jest Zdzichu z Nantesem, jest Znarum, Łukasz, to tam jeszcze jest. No dużo, jest Tadek Rolnik, też można jego produkty kupować i zawsze kod jest stały PZ1, Mediasklep 24, no co jeszcze Łukasz? No Łukasz, ja tu... Jak sobie wyjdziecie, Bioli, ale Eko Delikatesy, no tak jest tego sporo, także w tej gazetce też to jest, także jak to widać teraz, to wyjdziecie. Tylko trzeba oczywiście na każdy sklep oddzielnie wchodzić, bo nie jest to taki pasaż do wspólnego koszyka, no ale jak wejdziecie na takie delikatesy, ale Eko, to jest bardzo dużo produktów. Doktora Mellera jeszcze nie ma, ale wchodząc bezpośrednio na doktora Mellera i wpisując ten kod PZ1, to już działa to. Właśnie, bo myśmy dzisiaj rozmawiali tam właśnie, żeby ten jakiś kod był, więc sklepu tam nie znajdziecie, myślę, ale w przyszłym tygodniu Łukaszkowi się chyba to uda tam zrobić, że będzie na jednym pasażu, ale na pewno na stronie doktora Mellera ten kod już będzie działał. A wiemy, ile tam jest procent w ogóle dla ludzi, czy nie wiemy, Łukasz? 10% jest. Jest 10%, dobrze. Dobrze, no to co, no to dobranoc, bawcie się dobrze w weekend. Wakacje i do zobaczenia na wydarzeniach pełnych zdrowia. Hej, do widzenia. Bardzo dziękuję za ciepłe słowa. Andrzej Kawka zrobił taki zwyczaj, że się macha. No dobrze. No, to na razie. No, trzymajcie się. No, cześć, cześć. Hej. Do dobrego, dziękuję. Do oglądania zaprosił pasaż handlowy Pełnia Zdrowia Online. Kupuj z kodem rabatowym PZ1.